obywatele. Jacob, dzięki za suba. 10 miesiąc, witam cię serdecznie. Obywatelki, osoby obywatelskie. Zwracam się dziś do was nie tylko jako Mata. Zwracam się do was jako Michał. Zwracam się do was jako Jan, Kamil, Zosia oraz Agnieszka. Zwracam się do was jako Polak i zwracam się do was jako Polska. Jak zapewne mogliście odczytać z mediów publicznych, grozi mi do 11 lat pozbawienia wolności. 3 za posiadanie 1,5 grama marihuany, zatrważająca ilość, oraz 8 za śpiewanie na drewnianej łódce w stronę ludzi na kamiennych schodach. Większość spraw poniżej... O kurwa. 2 gram jest umarzana z miejsca. Ja czekałem na to 4 miesiące i 3 dni, no i się nie doczekałem, ale no jak wiadomo, taka już jest polska codzienność, że równych wobec prawa tu jest kilku. Z kolei na schodkach młodzi ludzie bawią się już od wielu lat i jakoś nikt nigdy nie nazywał tego imprezą masową, aż do momentu, w którym to jednym głosem 30 tysięcy osób krzyknęło jebać telewizję polską. Przypadek? Polityczna gra? A może proces na pokaz? Nie wiem. Ale wiem jedno. Połowę życia grałem na konsoli, a drugą połowę odgrywałem performance i myślę, że dam sobie jakoś radę. Póki co kontrolujecie media publiczne i sądy, ale czas działa na waszą niekorzyść. Z każdym dniem social media są coraz silniejsze, a co za tym idzie, silniejsi stają się ich młodzi użytkownicy, z których spora część to moi fani. Moi fani, z tego miejsca mam do was wielką prośbę. Niezależnie co by się w przyszłości działo wokół moich rozpraw, nie piszcie Freemata, bo nawet w więzieniu byłbym wolny. Cenny czas poświęciłbym na pisanie wersów, czyli pracę nad charakterem, oraz na robienie pompek, czyli pracę nad ciałem. A to wszystko po to, żeby wrócić do was jeszcze silniejszym. A następnie wyzwać na pojedynek w bułgarskie martwe ciągi ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. A następnie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Zamiast Freemata piszcie Mata 2040. Tak. Już teraz oficjalnie rozpoczynam moją kampanię na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2040 roku. Już teraz, bo młodzi ludzie często przewyższają kompetencjami starszą generację. Podam przykład. Ja już teraz znam 4 języki, a Andrzej Duda tylko 2, z czego jeden wątpliwie. Ja chcę zdepenalizować marihuanę, a Andrzej Duda ułaskawia mefedroniarzy. Władzy nie interesuje młode pokolenie, bo wielu młodych nie ma prawa głosu. Bardziej opłaca im się flirtować z emerytami przez telewizor, bo wiedzą, jak nimi manipulować. Starannie pielęgnują przeszłość, ale lekceważą przy tym przyszłość i skazują nas i nasze dzieci na życie w kraju zniszczonym gospodarczo lub na emigrację. Nie chcę tego. Przez całe moje życie wszystkie wielkie głowy mówiły mi, jak mam żyć. Najpierw byli to nauczyciele i dyrekcja, potem media i władze państwowe. Zlisowałem i tych i będę to dalej robił, bo chciałbym, żeby wszystkie leśne dziadki w końcu skumały, że ich czas przeminął i że nadchodzi nowe. Wielu z moich przyjaciół, z którymi 3 lata temu pisałem maturę, ma własne firmy, płacą wysokie podatki, tworzą miejsca pracy dla innych, bo mieli odwagę w młodym wieku wybrać własną drogę. Chciałbym to wspierać. Dlatego też z tego miejsca przeznaczam 1 000 000 zł na serię startupów, do których o dofinansowanie może ubiegać się każdy poniżej 25 roku życia. Wiem, że to niedużo, ale jeżeli masz jakiś pomysł na wspólny biznes, wejdź na zarabiajzmatą.pl i napisz do mnie. Kolejnym ruchem pod publikę, jako kandydata na urząd prezydenta RP, jest przekazanie 420 tysięcy na rzecz Fundacji 420. Z tych pieniędzy powstanie płyta fundacji, zostaną opłacone badania opinii publicznej na temat idei fundacji, ale przede wszystkim zostaną opłacone kampanie edukacyjne na temat marihuany. Uważam, że jest to szczególnie ważne, ponieważ tabuizowanie tego tematu w 2022 roku to nieśmieszny żart. Marihuana jest mniej szkodliwa i uzależniająca niż alkohol, ale tak samo jak alkohol jest narkotykiem i warto o tym pamiętać. Ja będę o tym przypominał, ponieważ zrozumiałem, że jedyną drogą do zmiany w niesprawiedliwym prawie nie jest idealizacja hehe ziółka, tylko długofalowe uświadamianie społeczeństwa. O. Kim podkreślenie baletnica zwerbował jednego nowego przedszkolaka? Dzięki Kim baletnica za suba. Ej, a wyobraźcie sobie, że jest rok 2040. Mata zostaje prezydentem. Kto według was byłby w opozycji do Maty? W sensie, wiecie, jako kontrpartia na przykład, nie? Jak Leosia? Nie, jak Leosia raczej nie. Maja Staśko! No przecież! Oglądalibyśmy debaty prezydenckie
Mata versus Maja Staśko. No. O kurwa. Może nie dożyję takich czasów. Dlatego będę działał dalej z fundacją i dlatego przeznaczam drugie 420 tysięcy na organizację Monar, która jako jedna z niewielu organizacji w Polsce zajmuje się profilaktyką i leczeniem uzależnień. Pamiętajcie, żeby uważać z używkami, bo mogą was zmieść z planszy. Przez prawie 20 lat mojej kampanii wyborczej chcę dorosnąć w pełni jako artysta i człowiek na oczach całej Polski. Dzięki mojej muzyce i social media będziecie mogli czujnie obserwować wszystkie moje upadki i wzloty, po to, żeby na koniec ocenić całokształt mojej postaci i zadecydować. Do tego czasu wydam łącznie 33 płyty, ostatnio w 33 roku, a następnie poświęcę 7 lat na studia wyższe i praktyki zawodowe, po to, żeby zdobyć ważne na tym stanowisku kompetencje już w nowym świecie. Dzięki temu nie będą one przestarzałe. No a póki co, zapraszam wszystkich na trasę koncertową, na której będziemy zbierać podpisy pod dokumenty poparcia mojej prezydentury, no i bawić się do rana. Tak mi dopomóż Bóg. Nie ma to jak zbierać podpisy na bycie prezydentem od najebanych małolat, kurwa, po koncercie. Ja nie twierdzę, czy Mata za 20 lat się będzie nadawał na prezydenta, czy nie. Bo to jest inna para kaloszy. Ale kurwa, dobre to będzie. MATA, czyli Mata. Cóż, no... Za jedno można go pochwalić. Przynajmniej na razie ja widzę chęć jakiejś takiej walki o kraj, albo czegoś takiego jak patriotyzm, taka namiastka patriotyzmu. Bo niektórzy, widząc co się dzieje w kraju, mogą machnąć ręką i stwierdzić: ja pierdolę, ale jest chujowo i nic z tym nie zrobić, albo się wyprowadzić. A niektórzy stwierdzają: nie no kurwa, tak nie może być, trzeba coś z tym zrobić. I coś zaczynają robić. I ja zawsze cenię ludzi, którzy coś robią, jak coś im nie pasuje.